Debata tygodnia. Witam Państwa serdecznie. Maciej Misztal, zapraszam. A dzisiaj w naszym studio artyści kabaretowi. Bartosz Demczuk, Kabaret Młodych Panów. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Marcin Zbigniew Wojciech, stand-uper. Witam. Dzień dobry, cześć. Panowie, no już niedługo, bo wielkimi krokami zbliża się 24. edycja Ryjka. Festiwal kabaretowy z bogatą historią, ale chciałem Was zapytać o takie pierwsze skojarzenie ze słowem ryjek. Pierwsze skojarzenia. Co Wam się kojarzy? Może Bartosz na pytanie. Na pewno kawał czasu przepracowanej, oczywiście w miłym towarzystwie, bo zawsze kabarety, które do nas przyjeżdżają, goście, to jest takie towarzystwo, które chce rozbawić, rozbawia i robi to jak najlepiej potrafi. I tu też wielki ukłon do wszystkich, którzy przyjeżdżali przez te 24 lata, bo naprawdę... No między innymi też Marcin. Naprawdę wszyscy dają z siebie to, co potrafią najlepszego. No jest to jedna wielka zabawa, jest też praca ludzi, którzy pracują, też ukłon w ich stronę i no naprawdę duża, duża robota. Już 24 lata, w przyszłym roku jubileusz 25, także już są przygotowania, już mogę zdradzić do przyszłorocznej edycji. Z pewnością ta jubileuszowa będzie wyjątkowa. No mamy nadzieję. Tak, już są takie plany, że będzie to coś wielkiego. Pan Marcin, jakie skojarzenia ze słowem ryjek? Pewnie, że bankiet. Oczywiście, no co innego. Ale tak na serio, to ryjek kojarzy mi się właśnie z taką imprezą, na której może wydarzyć się wszystko. Często było tak, że artyści już wpadali na takie pomysły i my też zawsze, jak występowaliśmy na ryjku, próbowaliśmy w jakiś sposób zaskoczyć ludzi. No i super było zobaczyć na przykład te numery, które widzisz jako pierwszy, które później stają się hitami i gdzieś to krążą w telewizji, w internecie. To mi się najbardziej podoba na ryjku. No taka wyjątkowość to na pewno. Się pojawiały takie rzeczy, które potem się nigdy nie pojawiały. Na przykład Marcin z kabaretem zrobili, no pojawiło się to w telewizji, ale tylko na ryjku, bo były takie możliwości, numer z Kevinem, z pralką, no to już tak. Było nigdzie indziej do zagrania. No były takie numery, które były przygotowane tylko na ryjka i takie wydarzenia, które się wydarzały tylko na ryjku, także wyjątkowe wydarzenie na mapie świata. Właśnie festiwali kabaretowych w naszym kraju jest dość trochę, ale na czym polega właśnie ta wyjątkowość ryjka? No to, że kabarety muszą od drugiej chyba edycji lub trzeciej tworzyć skecze premierowe, które nie mogą być gdzieś indziej wcześniej zagrane, przedstawione w jakiejkolwiek formie, czy to nawet przez inny kabaret, przez innego wykonawcę. To i kabarety sobie od jakiegoś czasu narzucają tematy. Kiedyś było tak, że na przykład jakiś wykonawca podawał tematy, myśmy losowali kolejność, a teraz każdy z uczestników podaje jeden temat i to jest ta wyjątkowość, że muszą być te premiery i ocenianie też przez samych siebie, przez kabarety, które po każdorazowym wykonaniu oceniają tabliczkami specjalnymi. No i jest tajny juror, który jest tajny prawie do samego końca. No i publiczność ocenia też. I to jest też taka ważna nagroda. Wszystkie nagrody są ważne, ale ta publiczność i zawsze kabarety mówią, że to jest taka najważniejsza. To jest chyba bardzo ważne na ryjku i to mi się najbardziej podoba, że tak naprawdę kabarety siebie nawzajem oceniają, że to nie jest tak, że można, wiadomo, są różne sposoby rozmawiania o publiczności, ale to, żeby i publiczność była zadowolona i byli zadowoleni ci w pierwszych rzędach, którzy też tworzą i sami znają jakieś kruczki, myki, to jest chyba najważniejsze. Nie? Często się pojawiają różnice pomiędzy oceną publiczności a kabaretu, bo są branżowe skecze, gdzie kabarety po prostu już leżą ze śmiechu, a widownia tak patrzy i to często na odwrót, że ktoś pójdzie po takiej prostej linii, no to ludzie czasami fajnie rozmawianie, a kabarety tak no właśnie, lepiej. Te kabarety to chyba taka publiczność najbardziej wymagająca, no bo oceniają Was koledzy po fachu tak naprawdę. No jest ciężko. Jeszcze tak, tym bardziej, że siedzą tak prawie że pod tobą i czasami widzisz kątem oka albo reakcje niektórych. Widzisz od razu reakcje. Tak, a niektórych reakcje potrafią cię jeszcze zgotować nawet. Nie? Ja tak miałem w jednym skeczu, to no jest ciężko naprawdę. O ryjku jeszcze, do ryjka jeszcze wrócimy pod koniec naszej rozmowy, ale chciałem zapytać właśnie o, no z perspektywy czasu, bo jesteście na scenie kabaretowej już kilka, jak nie kilkanaście lat. Jaka jest kondycja kabaretu dzisiaj w Polsce? Jak ją oceniacie z perspektywy czasu występów? Na pewno jest mniej kabaretów niż było jakiś czas temu. Ja pamiętam, jak Kabaret Młodych Panów zaczynał, to na festiwal Paka, który jest takim najbardziej prestiżowym też festiwalem, startowało ponad 140 kabaretów. Jeszcze się wysyłało kasety VHS lub płyty DVD, jak już ktoś miał możliwość nagrania. Ale teraz już jest mało tych kabaretów, jest dużo właśnie stand-uperów. No i kabarety też się jakby, niektóre już kończą działalność, niektóre przekształcają składy, ktoś nam odchodzi, ktoś zawieszają działalność. No jest tego jakby coraz mniej. Jest mniej kabaretów, jest też mniej, mało takich młodych, świeżych kabaretów. My byliśmy
kabaret Nowaki, Paranienormalni, to był taki kabaret Skoczy Męczących, to był taki ostatni strzał, potem jeszcze się kabaret Chyba pojawił, no Czesław, wiadomo, Czesław był z nami, Smile, to są tam takie jakby ostatnie, że tak się wyrażę, świeże kabarety, które coś tam jednak teraz gdzieś dużo grają. A no jest dużo kabaretów młodych, ale no jakoś się nie potrafią przebić. No to jest właśnie, nie wiemy jak do tego podejść. Właśnie kabaret Młodych Panów należy do tego kabaretu, no, który na scenie jest już bardzo długo, bo to jest przeszło 20 lat. Nie, 15. 15? W tym roku. 15 w tym roku. Nie, ja myślałem, że... Nie, my swoją działalność mamy, ja mam 22 lata w tym roku, także... Ale jako kabaret Młodych Panów to jest 15 lat. Wcześniej tam jeszcze jakieś kabarety... Kabaret Nic, który był jakby współzałożycielem Ryjka, i kabaret Dudu. No ale właśnie 15 lat to i tak jest dość sporo czasu i trwacie, i gdzieś działacie dalej, jest ta energia, jest zapał i robicie gdzieś no to bardzo dobrze. Także chyba najgorzej nie jest z tym kabaretem. Nie, bardzo dobrze jest bardzo dobrze. No też fajną konkurencją są stand-uperzy, bo to jednak trzeba... Nie ma rywalizacji, bo to nigdy nie może być rywalizacji z solistą, bo zawsze się trudno występuje po soliście, bo ma jednak inaczej skupioną uwagę. A też soliście chyba też się występuje trudno po kabarecie, bo to jest... Mhm. Zależy też, jaki jest kabaret, jaki jest solista i... No nie, jest nieźle. Tak. Ja mogę jeszcze tutaj do jednej rzeczy wrócić do Ryjka. Skoro jesteśmy tutaj na żywo, jest przedstawiciel też Ryjka. Bartek, takie bardzo ważne pytanie. Kiedy w końcu zaprosicie Marcina Zbigniewa Wojciecha na One Ray Show choćby? Powiem Ci, Bartek, szczerze, moim największym marzeniem jest to, żeby zagrać na dużym Ryjku i chętnie bym się podjął tego. A, Ty chcesz nie do One Ray Show? Tylko... Ale nie. Może na początek One Ear Show. Byłem kiedyś na One Ear Show. Ostatnim razem wygrał Tomek Jachimek, ja zająłem drugie miejsce. Bartek, z kim tu trzeba pogadać? Bartek, może... Ja jestem dyrektorem do spraw logistycznych. Okay. Robert Korulczyk, dyrektor spraw artystycznych. No szykujemy 25 Ryjka, także porozmawiamy poza anteną. Myślałem, że uda się teraz załatwić, ale... No został niestety. Tutaj pan Bartosz postawiony trochę pod ścianą, ale nie dał się. Na Ryjku jest demokracja i decydujemy o składzie wszyscy naraz, także. Okej. Okay. Właśnie tutaj już został też wywołany stand-up. No właśnie ten kabaret gdzieś zmierza właśnie troszeczkę w tym kierunku od jakiegoś czasu. Tutaj pan Marcin no w stand-upie też już jakiś czas. Właśnie, dlaczego stand-up? Wydaje mi się, że dlatego, że no wiadomo, łatwiej jest samemu zorganizować sobie samemu występ i nie trzeba do tego mieć, jak wiem, akustyków, scenografii. Jest taka prostsza forma, jednocześnie prostsza, znaczy trudniejsza, bo jesteś na scenie sam. Nie masz oparcia w kolegach, tylko jesteś tylko ty i publiczność. W stand-upie podoba mi się taka wolność. Tak naprawdę w kabarecie trzeba było, to Bartek mówi, bo jest demokracja, trzeba dopasować się do całej reszty. A tutaj na stand-upie ja wyrażam siebie, mój pogląd, moje zdanie i to jest moja twórczość. A w kabarecie było tak, że czasami, nie wiem, trzeba iść na jakieś kompromisy, trzeba decydować razem, gramy to, nie gramy tego. A w stand-upie jest tak, że wychodzisz jako ty i to jest twoje zdanie i ludzie odbierają ciebie, co ma swoje plusy i minusy. I łatwiej honorarium się też dzieli. To z pewnością. To z pewnością. Chciałbym teraz właśnie jeszcze wrócić do Ryjka. Ryjek zaczyna się 21 listopada. Właśnie tutaj, panie Bartoszu, jaki program w tym roku? Co przygotowaliście? Co nas czeka dzisiaj? No jest bardzo bogaty program, ponieważ pierwszy dzień One Ray Show już tradycyjnie w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a potem no, gwiazda, można powiedzieć guru, tak? Stand-upu w Polsce, Abelard Giza. Już legenda. Legenda, człowiek legenda. Przed nimi ma jakby takich swoich przedskoczków, support, tak? Drugi dzień, wiadomo, konkurs w klubie Energetyka i koncert improwizacji, można tak powiedzieć. Grupa ad hoc i grupa wyrwani z kontekstu, tak? Dobrze mówię? Ja dokładnie programu jeszcze tak nie zaznaczyłem się, ale wszystko jest na stronie Ryjek.eu i na naszym fanpage'u, ale są tam bardzo specjalni goście, bo jest Ewa Błachnio, Szymon Jachimek, właśnie Abelard Giza i Wojtek Tremiszewski, czyli były kabaret Limo, oni są jako specjalni, bardzo specjalni goście tego wieczoru. Trzeci dzień ponownie konkurs i konkurs muzyczny o melodyjną nagrodę imienia Artura. A potem jeszcze krótki występ pana Lee, czyli magia, śmiech i alkohol. Wszystko to, co na Ryjku jest najważniejsze. Czwarty dzień to wiadomo koncert laureatów. Oprócz laureatów wystąpimy my, kabaret Młodych Panów, kabaret Paranienormalni, Mikołaj Cieślak i Michał Czernecki.
No i w poniedziałek Piotr Bałtoczyk zaprasza koncert taki specjalny poświęcony świętej pamięci Tomaszowi Alberowi. Tam wystąpią jego przyjaciele, przyjaciele też Rika, Kabaret Anim Ruru, Kabaret Smile, my, Cezary Pazura, no i wielu, wielu gości jeszcze, o których powiemy w najbliższym czasie. Mhm. Panowie, gdzie w najbliższym czasie będzie można was zobaczyć, wasze programy? Jak to wygląda? Mnie na przykład dzisiaj w Wodzisławiu Śląskim w Camaro zapraszam serdecznie. Jest jeszcze parę biletów. W niedzielę gram z Ewą Błachnią w Opolu. I to jest nowy program? Tak, nowy program. Nowy program My Polacy. Premierę miałem takiego programu 20 teraz września, 22 września w Domu Kultury w Fałowice. Ja się nie dopchałem. Gdzie to brakło? Zaproszenia nie było? Nie było, ale miejsc nie było. Miejsc nie było. Był kolega z kabaretu. No, bo on zajął dwa miejsca. No, to nie wiem, Łukasz Kaczmarczyk. Nie wiem, czy tutaj z tym Ryjkiem coś ugrasz w tym momencie. Próbuję od drugiej strony tego. No. A my dzisiaj też w miejscowości na W w Wiedniu o wieczornych godzinach, ale potem mamy 5 dni wolnego i występujemy już w całej Polsce, ruszamy. Też, mamy też przedstawienie teatralne, nie wiem, czy o tym mogę, znaczy muszę powiedzieć. Będziemy w Rybniku w Teatrze Ziemi Rybnickiej w grudniu, 17-18, bodajże, albo 18-19, Lany Poniedziałek, albo Górod Syż. Jest to sztuka teatralna komediowa w dwóch aktach, napisana przez Janusza Onufrowicza. Występujemy tam my i reżyseruje to znany aktor, reżyser pan Jerzy Błończak. I naprawdę, Marcin widział. Byłem na premierze. To też warto się pochwalić, no bo Kabaret Młodych Panów premierę zrobił sobie w Sosnowcu. Tak. O, 3 razy tam występowałem. Prawie 3 razy, 4 nawet, 4. Raz była taka sala nie do końca pełna, ale to była taka gala specjalna, rozdanie nagród w dziedzinie kultury, a 3 pozostałe były pełne, także jest się czym pochwalić. My, Kabaret Młodych Panów w Sosnowcu 3 razy. I to jeszcze nie w kabarecie, tylko w teatrze. Honorowi obywatele. Sosnowca. No, pięknie. Panowie, takie jedno, myślę, z ostatnich pytań na dzisiaj. Jak widzicie przyszłość tej polskiej sceny kabaretowej? Jak myślicie, w jakim kierunku to pójdzie teraz? No bo teraz gdzieś na czasie, można powiedzieć, jest ten stand-up. Czy to pójdzie bardziej w tym kierunku? Jak uważacie, jak to będzie dalej? Mi się wydaje, że kabarety będą cały czas i jest duża rzesza fanów kabaretów. Wydaje mi się, że będzie tak, że będzie teraz taki boom, może już jest teraz, może to apogeum, ale jest bardzo dużo nowych stand-uperów, ludzie próbują, często jest tak, że ludzie z kabaretów rezygnują nawet z tych składów kabaretowych i przychodzą tylko i wyłącznie do stand-upu. Więc mi się wydaje, że teraz będzie taki boom na stand-upy i za jakiś czas, tak jak to było kiedyś z kabaretem, to też się przerzedzi i będzie tych stand-uperów takich pewnie zostanie kilkudziesięciu zostanie, którzy będą cały czas jeździć, grać, a niektóra reszta to będzie robiła hobbystycznie, ale teraz jest naprawdę bardzo taki mocny boom na stand-up, każdy chce robić, przychodzi, w najmniejszych lokalach ludzie robią, bo to nie są... Ale chyba nie każdy powinien. No, widziałem różne występy stand-uperów, tak, nie każdy powinien. Ja też widziałem i tak zgadzam się z przedmówcą. Jest boom na stand-up, aczkolwiek ten boom już chyba był 2 lata temu, taki najwyższy apogeum miał i teraz już mi się wydaje, tak przynajmniej to co obserwuję, a no obserwuję tak troszkę, że już jakby spada ta liczba stand-uperów, bo jednak się zobaczyli, że to nie jest tak łatwo wyjść, powiedzieć, tam użyć niecenzuralnych słów. Jednak widziałem pojedynek taki może nieformalny na Pace kiedyś właśnie, Abelard był, Tomasz Jachimek, Kasia Piasecka prowadziła, Kacper Ruciński i ludzie, o których już teraz nie pamiętam naprawdę. To było no, tak jakby czołg przejechał obok roweru. To było naprawdę, ale jednak doświadczenie swoje pokazało. No i tutaj mi się wydaje, że jednak ci najsłabsi niestety się przestaną to robić. Mhm. Mhm. Panowie, z pewnością oglądają nas też osoby, które myślą o kabarecie, myślą o stand-upie, chcą próbować swoich sił. Takie złote rady, od czego zacząć, jak to robić, jak robić, żeby no właśnie się gdzieś tam wbić, przebić do... No najważniejsze do nie liczyć świata. Na to, że na pierwszym występie zarobi się mega duże pieniądze, bo to nie tędy droga. Kiedyś dostaliśmy taki list. No właśnie kolega robi fajne miny, koleżanka ładnie śpiewa, ktoś tam ma fajne teksty pisze, a Zbyszek ma parcie na kasę, jak to wszystko pogodzić? To nie tędy droga. Trzeba pracować. Tak, jeżeli chodzi o stand-up, to jest taka droga open mic'ów, czyli otwartych mikrofonów, gdzie czasami ja też zgadzam się na coś takiego. I przed występami komików jest tak, że jest open mic, wtedy jest otwarty mikrofon i można wyjść na maksymalnie 6 minut.
i na 6 minut można sprawdzić, wyjść, pokazać się publiczności i w ten sposób tych open mic'a można zaprezentować i publiczności, i dla właściciela klubu, i dla tego, przed którym się występuje. I często jest tak z tych open mic'ów, te osoby później testują sobie materiał, grają i później tworzą później swoje programy, całe występy i też są, jeżeli są spoko, to są zapraszani dalej. A zdarzyło się, że ktoś był lepszy od komika tej gwiazdy na open mic'u? Powiem wam, że były takie czasy i pamiętam, ja organizowałem w Zakątku pod Teatrem występ Kacpra Rucińskiego i przed nim występował Rafał Paczyś. I nieznany wtedy. Nie za bardzo znany. Nawet nie pamiętam, czy to było tak, że on był na plakatach. I było tak, że Kacprowi przeszkadzał się ktoś podczas ten. To nawet nie wina programu Kacpra, nie wina tego, tylko też, ja nie wiem, wina trochę procentów alkoholu może. Ale na stand-upie tak często jest, że ktoś tam tak, próbuje tak. I było tak, że przez to, że z dwóch powodów. No jedno to, że ten, może Kacper miał gorszy dzień. Drugie to jest to ta osoba, która przeszkadzała. Tak Rafałowi przeszkadzało tylko trochę, a na Kacprze to już się rozkręcił. I powiem wam, że to nie wyszło na plus dla Kacpra, nie? Że wydaje mi się, że wtedy akurat podczas tego występu lepiej mógł wypaść Rafał. No ale teraz już też gwiazda stand-up. Tak. Jest parę takich nazwisk, które jednym tchem się wymawia. Jakie jeszcze właśnie tutaj rady dla takich młodych twórców, którzy chcą spróbować swoich sił? Dużo pracować, naprawdę jeździć po konkursach różnego rodzaju, bo na tych konkursach też można właśnie zobaczyć i kabarety, i stand-up, i różne formy inne kabaretowe, jak mimiczne, taneczne i śpiewane. I naprawdę dużo pracować, dać się oglądać, tak jak Marcin na przykład zapraszał od nas Roberta, żeby mu przedstawić swój monolog jakiś, albo my pokazujemy komuś sketch, nagrywać się, to jest ważne, żeby się oglądać. Fajnie też mieć, myśmy teraz doświadczyli tego przy przedstawieniu, mieć jakiegoś reżysera, może nie zawodowego, ale kogoś, kto zobaczy i powie, ale to w ogóle nie jest śmieszne, bo często nas śmieszy to, co potem widowni nie śmieszy w ogóle. Nie? Właśnie, co śmieszy dzisiaj Polaków? Mi się wydaje, że Polacy lubią też śmiać się z samych siebie. Często jest tak, że to tak naprawdę podczas tworzenia programu to jest tak naprawdę sketch o na przykład o sąsiedzie, o bracie, o policjancie, ale każdy w swojej rodzinie, każdy ma ten odpowiednik tej osoby, a czasami to jesteśmy my sami. Wydaje mi się, że to śmieszy Polaków, to co ich dotyczy i ten taki żart taki sytuacyjny i taki, który dotyczy bezpośrednio ich. Społeczny, tak. My mamy na przykład sketch o wyjeździe na wakacje i to tam, dużo ludzi jeździ teraz na wakacje i za granicę i takie sytuacje się zdarzają nagminnie, tak, co tam u nas się zdarza nie, w sketchu. Sami byliśmy tego też świadkami, bo to często życie sketche pisze, tak jak ktoś kiedyś powiedział. Tak, dokładnie. To sami właśnie bardzo często tak jest, że to życie to jest jeden wielki kabaret. Szczególnie teraz. Tak, szczególnie. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za to, że odwiedziliście nasze studio. Państwa zapraszamy oczywiście na występy panów. Może nie, do Wiednia nie wiem, czy wszyscy zdążą dzisiaj. Ale można 4 godziny dojechać. 4 godziny dojechać, ale na późniejsze terminy jak najbardziej. No i oczywiście też zapraszamy na Ryjka, chociaż chyba bilety już wysprzedane. Jeszcze chyba jakieś tam resztki są, ale na pewno zapraszamy na realizację telewizyjną, żeby zobaczyć, jak to wszystko wyszło. Wiem, że rozmawiałem ostatnio z kimś z teatru i jeszcze są bilety na One Day Show. Także zapraszam serdecznie. One Day Show i później występ. Abelard Giza w programie Pineta to naprawdę jest wielki strzał. Także drodzy Państwo, jeśli macie ochotę, to serdecznie zapraszamy. Panom dziękuję. Moim i Państwa gośćmi dzisiaj w naszym studio byli pan Bartosz Demczuk, Kabaret Młodych Panów dziękuję. I pan Marcin Zbigniew Wojciech, stand-uper. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.